Dyskusja historyków na temat definicji terminów ziemianin, ziemianka, obywatel ziemski została zapoczątkowana w latach 70. XX wieku. W zasadzie trwa do dzisiaj. Dzięki projektowi Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Instytutu Książki w Krakowie mogłem w tej dyskusji wziąć także swój skromny udział. Głównym tematem moich zainteresowań badawczych jest ziemiaństwo, czyli właściciele majątków ziemskich o powierzchni powyżej 50 hektarów, którzy wywodzą się z warstwy szlacheckiej, kultywują swoją tradycję i gospodarują na tych majątkach. Okres, którym się zajmuję, to lata 1918-1939, czyli schyłkowy okres występowania tej warstwy w społeczeństwie polskim, gdyż kres istnienia przyniosła II wojna światowa i to, co się działo po II wojnie światowej w Polsce, czyli wywłaszczenie tych majątków i koniec tej warstwy w społeczeństwie. Obszarem moich zainteresowań jest województwo kieleckie, nie tylko dlatego, że tam studiowałem i prowadziłem badania pod kierunkiem profesora Markowskiego, ale także dlatego, że województwo kieleckie to w okresie międzywojennym także powiat opoczyński. W latach 1918-1939 powiat opoczyński był jednym z 17 powiatów tego województwa. Główna tematyka moich badań historycznych to aktywność polityczna i społeczna tej warstwy. Wśród ziemian, którzy zamieszkiwali powiat opoczyński, było kilku, którzy szczególnie mocno prowadzili taką działalność. Należy tutaj wymienić przede wszystkim właściciela największego majątku ziemskiego w powiecie opoczyńskim, czyli Zygmunta hrabiego Platera, właściciela dóbr białaczowskich, które w tym okresie zajmowały powierzchnię ponad 5000 hektarów. Zygmunt Plater bardzo aktywnie włączał się w działalność stronnictw konserwatywnych, był także publicystą, pisał, publikował listy do społeczeństwa powiatu opoczyńskiego, do ziemian. Udało mi się dotrzeć do tych wydawnictw i je przestudiować. Bracia włościanie, niestety nie mogłem być na wiecu waszym dnia 27 listopada i dlatego w druku przedkładam wam to, co w dniu owym chciałem wam powiedzieć. W ciężkich czasach żyjemy. Z jednej strony socjaliści sami chcą w kraju władzę sprawować i sobie wszystkich podporządkować. Z drugiej strony ludowcy głoszą Polskę ludową w tym zrozumieniu, że tylko lud ma rządzić w Polsce, że tylko on ma decydować i postanawiać. I jedno i drugie jest fałszywe. Czyśmy to tak zwani obszarnicy z innej gliny powstali albo z różnych krajów zeszli się na tę polską ziemię? Z dawna każdy tu siedzi, pracuje i rodziną Włoś w kulturze podnosi, będąc Włościaną w tym przykładem. Wierzę mocno, że ciężkie te czasy rozterek szybko miną. Wierzę w wolną, silną, zgodną i prawą Polskę. Jestem jej pewny. Ziemianie powiatu opoczyńskiego działali także jako parlamentarzyści. Do aktywnych politycznie ziemian
należał Witold Kozioł-Poklewski, właściciel majątku Mniszków, który był posłem do Sejmu Ustawodawczego. Kolejnym parlamentarzystą, ziemianinem z powiatu opoczyńskiego był Stefan Libiszowski. W trakcie swoich badań nad ziemiaństwem udało mi się nawiązać korespondencję z przedstawicielami ziemiaństwa z powiatu opoczyńskiego. Efektem są listy, które z wzruszeniem nawet do tej pory czytam. No bo jak tu się nie wzruszyć, gdy one kończą się takimi słowami. Tutaj akurat od Stefana Libiszowskiego, czyli właściciela majątku w Mroczkowie. Jeśli tylko dożyję i wyleczę się z wypadku, któremu ostatnio uległem, to na pewno dojadę do Mroczkowa, by się pożegnać. I wtedy postaram się wpaść do muzeum w Zamku Kazimierzowskim, który znam od urodzenia. 18 lipca 2005 rok. Od pana Stefana Libiszowskiego otrzymałem bardzo wyczerpujące informacje w maszynopisie o stosunku ziemian do innych warstw społecznych, o relacjach między dworem a plebanią, o relacjach między dworem a wiejską chałupą, kilkanaście stron bardzo ciekawych materiałów i na koniec wykaz właścicieli majątków ziemskich z powiatu opoczyńskiego. Także wiele ciekawych informacji uzyskałem od pani Ewy Bąkowskiej, czyli honorowej obywatelki miasta Opoczna, także w maszynopisie z oryginalnym podpisem pani Ewy. Spadkobiercą Kraśnicy został mój ojciec. Rodzice zaczęli samodzielne gospodarowanie majątkiem. Kraśnica miała bardzo małą, rodzajną glebę. Przysłowie mówi: opoczyńskie kraje, korzec siejesz, korzec zbierzesz, kopa kopę daje. Rodzice musieli więc pomyśleć o rozsądnym i ekonomicznym prowadzeniu gospodarstwa. Oboje mieli właściwe kwalifikacje. Ojciec wyższe wykształcenie rolnicze, matka szkołę ogrodniczą. Założyli więc duży sad i rozwinęli rasową hodowlę bydła i owiec, a przede wszystkim koni arabskich. Przed 1939 rokiem panował kryzys w rolnictwie, a że rodzice ciągle inwestowali w gospodarstwo, więc nie było w naszym domu żadnych luksusów, ale życie płynęło pracowicie w ciepłej domowej atmosferze. Oboje rodzice wstawali o 4 rano i zajmowali się gospodarstwem. W pracowitym życiu rozrywkę stanowiły wzajemne odwiedziny sąsiedzkich dworów oraz bardzo liczne wizyty krewnych i przyjaciół z miasta. Na temat aktywności tych ziemian z powiatu opoczyńskiego, a także z wszystkich innych powiatów województwa kieleckiego,
można przeczytać w mojej książce Aktywność społeczno-polityczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939. Książka ukazała się dzięki dofinansowaniu z Instytutu Książki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawcą książki jest Muzeum Regionalne w Opocznie. Zachęcam Państwa do lektury. Materialnych śladów po ziemianach w powiecie opoczyńskim zostało niewiele, ale to, co się zachowało, stało się przedmiotem zainteresowania Muzeum Regionalnego i uczniów opoczyńskich szkół, którzy zrealizowali ciekawy projekt badawczy i fotograficzny. Jego efektem są plansze prezentowane w Muzeum w Opocznie.